Jan Prot uczestniczył również w innych przedsięwzięciach gospodarczych niepodległego państwa polskiego, które w połowie lat 30. zaczęło. Kolejny etap, kolejną fazę rozbudowy polskiego przemysłu obronnego, chcąc doprowadzić do zapewnienia Polsce samowystarczalności w produkcji materiałów wojskowych, sprzętu i wyposażenia dla armii polskiej. Z działalnością Jana Prota wiąże się również uczestnictwo jego i Pionkowskiej Wytwórni w budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. To jest, proszę Państwa, jedna z najważniejszych inwestycji przemysłowych niepodległej Polski przed wojną. Właściwie być może najważniejsza inwestycja, która została przerwana przez wybuch II wojny światowej, ale jej sukcesy były tak znaczące, że obrosła legendą i do dzisiaj jest symbolem skutecznego wysiłku niepodległego państwa polskiego. Otóż, kiedy w drugiej połowie lat 30. okazało się, że że sytuacja międzynarodowa się pogorszyła i niepodległość Polski jest zagrożona, wówczas polskie władze wojskowe i polskie władze państwowe postanowiły jeszcze bardziej rozbudować polski przemysł zbrojeniowy. Jak już mówiłem, ten przemysł budowano od zera, zupełnie, i głównym inwestorem w tej budowie było państwo polskie. Dlaczego? Otóż po pierwsze, to państwo polskie było głównie zainteresowane Budową własnego przemysłu obronnego. Po drugie, zaś przemysł czy kapitał prywatny był zainteresowany tylko doraźnymi zyskami, nie myślał długofalowo. A przy budowie polskiego przemysłu zbrojeniowego należało myśleć o kilkadziesiąt lat naprzód, a więc inwestować w takie fabryki, które początkowo nie przynosiły dużych zysków, ale zapewniały bezpieczeństwo państwu polskiemu. I dlatego to państwo polskie podjęło ten główny wysiłek budowy. Budowy przemysłu zbrojeniowego w okresie międzywojennym. Ta budowa odbywała się etapami. Najpierw do 1927 roku zbudowano kilka wytwórni, w tym Państwową Wytwórnię Prochu w Pionkach. Te wytwórnie należały do tzw. Centralnego Zarządu Wytwórni Wojskowych. Potem w latach 1927-1935 zbudowano następne zakłady. I wtedy niektóre z nich komercjalizowano, czyli jakby częściowo prywatyzowano, ale w bardzo niewielkim stopniu, bo wciąż były pod kontrolą państwa polskiego, również państwa Wytwórnia Prochu. Ale dzięki właśnie tym inwestycjom zbudowano około 40 zakładów państwowych i prywatnych, które służyły, służyły polskiemu przemysłowi obronnemu. I w 1935 roku polskie państwo miało na swoim koncie już duże osiągnięcie. Otóż cała Armia Polska Miała wtedy zyskała wtedy już jednolite wyposażenie, a więc w mundury, w broń, w amunicję i inne rodzaje wyposażenia. Natomiast problemem pozostało, pozostało zaopatrzenie polskiej armii w odpowiednie uzbrojenie i odpowiednie wyposażenie. I tu było o wiele gorzej. Polski przemysł zbrojeniowy w 1936 roku tak naprawdę mógł dostarczać jedynie od 40-60% zapotrzebowania na przykład na amunicję, na karabiny, a już jeśli chodzi o y, artylerię, o armaty, haubice, y, czy czołgi, czy, sam, czy samochody, y, czy samoloty, to dosłownie to było kilkanaście procent do 20% zapotrzebowania polskiej armii. A więc y, było, było ogromne zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy, a y, polskie zakłady zbrojeniowe nie były w stanie sprostać temu zapotrzebowaniu. W związku z tym y, w 1936 roku postanowiono zbudować wielki okręg przemysłowy oddalony od granicy zachodniej i wschodniej, jakby w bezpiecznym miejscu, a więc w widłach Wisły i Sanu i nazwano go Centralnym Okręgiem Przemysłowym. W lutym 1937 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Centralnego Okręgu Przemysłowego. U prezydenta Ignacego Mościckiego, który przez cały okres swoich rządów prezydenckich był wielkim promotorem polskiego przemysłu zbrojeniowego, w ogóle rozbudowy gospodarczej Polski, postępu cywilizacyjnego na ziemiach polskich, bo on wiedział, że w okresie pokoju patriotyzm Polaków powinien się wyrażać w pracy na rzecz rozwoju. Gospodarki, rozwoju kultury, oświaty państwa polskiego. I w naszym centrum aktywności lokalnej, czyli mówiąc potocznie w naszym kasynie w Pionkach, jak idziemy po schodach, to widzimy na ścianie takie piękne zdjęcie. To jest właśnie zdjęcie z tej uroczystości, z tej ceremonii, i tam właśnie. Tam, właśnie obok prezydenta Mościckiego, zasiada Jan Prot, co pokazywało jego też rolę i rolę państwowej wytwórni prochu w Pionkach w całym tym przedsięwzięciu. Dlaczego? Dlatego, że budowę cop w ten sposób zorganizowano, że ona miała być realizowana przez istniejące już fabryki, które miały nadzorować budowę następnych fabryk, wykorzystując kredyty rządowe, dotacje rządowe, ale również własne umiejętności i własną kadrę techniczną. Która była wyszkolona w tych zakładach. I tak uczyniła również Państwowa Wytwórnia Prochu pod kierunkiem Jana Prota. Otóż Jan Prot, po pierwsze, włączył, włączył Pionkowski Zakład, Wytwórnie Prochu, do specjalnej spółki, która zajmowała się elektryfikacją województwa kieleckiego, warszawskiego i potem województwa lwowskiego i krakowskiego. W ten sposób powstały Zjednoczone Elektrownie Okręgu Radomsko-Kieleckiego, tak zwany ZEORG. Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach była inicjatorem tego przedsięwzięcia. Dzięki temu ta spółka zaczęła szybko elektryfikować setki osiedli, zakładów, Przeciągnięto linię do Starachowic, potem ze Starachowic do Mościc, czyli pod Tarnowem, i dzięki temu stamtąd zaczęto elektryfikować, elektryfikować obszar centralnego okręgu przemysłowego. Równocześnie Państwowa Wytwórnia Prochu stała się takim zakładem matką, który tworzył kilka innych zakładów na terenie Copu. Otóż najpierw PWP stworzyła Państwową Wytwórnię Prochu Kielce. To był zakład w Kielcach produkujący stężony kwas siarkowy, tak oleum, który był wykorzystywany do produkcji prochu i materiałów wybuchowych. Następnie Państwowa Wytwórnia Prochu zbudowała fabrykę celulozy drzewnej w Niedomicach niedaleko Tarnowa i tam poszli pracować Inżynierowie z, z wytwórni pionkowskiej, pracownicy z doświadczeniem. Dzięki temu w 1937 roku ruszył zakład, który, który, yy, który posiadał około 600 pracowników, a więc był to duży zakład przemysłowy. Dzięki temu wytwórnia w pionkach miała surowiec do swojej produkcji, produkcji prochów. Yy z kraju, nie musiał być sprowadzany z zagranicy. I wreszcie y, Państwowa Wytwórnia Prochu y, zbudowała, czy zaczęła budować Państwową Wytwórnię Prochu na przedmieściach Jasła, a więc na Podkarpaciu. Y, tam do dzisiaj istnieją z, y, zakłady chemiczne Gamrat i y, tam tworzono wytwórnię prochu identyczną jak w Pionkach, czyli na wzór y, wytwórni pionkowskiej. Do 1939 roku, do września, do wybuchu II wojny światowej, zbudowano dwie trzecie tej wytwórni. Miało w niej pracować około 3000 pracowników. Zbudowano częściowo wydziały produkcji prochu bezdymnego. Oczywiście całą infrastrukturę komunikacyjną, rampę kolejową, drogi, budynki. Niestety zabrakło czasu. Otwarcie jej miało nastąpić w marcu 1940 roku, a wiemy, że wtedy już była Druga wojna światowa i to było już niemożliwe. Ale dzięki tym inwestycjom pionki miały duży udział w budowie centralnego okręgu przemysłowego. Powstał koncern państwowej wytwórni Prochu pod kierownictwem dyrektora Jana Prota. Koncern, który składał się z czterech zakładów produkujących na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego, przemysłu obronnego. I podobnie to potoczyły się losy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Z jednej strony do wiosny 1939 roku zrealizowano już pierwszą część planu tak zwanego czteroletniego. A więc ten plan został zrealizowany szybciej. Potem y, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, wielka postać, symbol rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej gospodarki w ogóle, y, opracował plan 15-letni rozwoju gospodarczego Polski, który miał doprowadzić do y, zmiany charakteru gospodarki polskiej z rolniczo-przemysłowego na przemysłowo-rolniczy i miał doprowadzić do zatarcia różnic między Polską Zachodnią, tą Polską A tak zwaną, i Polską Wschodnią, bardziej zacofaną Polską B. To się nie udało, ale zbudowano kilkadziesiąt fabryk, elektrowni, budowano drogi, linie kolejowe, linie elektryfikacyjne, infrastrukturę komunalną w poszczególnych miastach. Powstały nowe ośrodki przemysłowe, jak chociażby w Mielcu, w Rzeszowie, w Kraśniku, i do tego doszły te starsze ośrodki, które włączono do COP-u, takie jak w Starachowicach, w Skarżysku, w Radomiu czy w Pionkach. A więc, mimo że COP był inwestycją niedokończoną, to ogromny wysiłek, jaki podjęło państwo polskie i duże sukcesy, jakie osiągnęło do wybuchu wojny, pokazały, że Polska była w stanie samodzielnie rozbudować swój przemysł, stworzyć silną gospodarkę i obronić niepodległość. Niestety na przeszkodzie stanęła II wojna światowa atak z jednej strony III Rzeszy z Zachodu, a z drugiej ze wschodu Związku Sowieckiego. Ta wojna była też klęską osobistą Jana Prota. Jan Prot ewakuował po kilku dniach Państwową Wytwórnię Prochu, tylko częściowo. Trzeba było część urządzeń, wydziałów niszczyć na terenie zakładu, więc to co budował potem musiał niszczyć, częściowo ewakuowano. Następnie on sam wstąpił do Wojska Polskiego i uczestniczył w walkach na Lubelszczyźnie. Niestety nastąpiła agresja sowiecka na Polskę, która przekreśliła możliwości obrony. I wtedy Jan Prot wstąpił do konspiracji w służbie zwycięstwu Polski, a następnie jako kurier naczelnego wodza przeszedł do, do Francji i tam złożył raport w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej, i również złożył raport naczelnemu wodzowi generałowi Władysławowi Sikorskiemu z prac konspiracyjnych na terenie okupowanych ziem polskich. Następnie przeniósł się do Wielkiej Brytanii i tam przez 17 lat żył, mieszkał i pracował jako polski emigrant. Wybrał emigrację, ponieważ zdawał sobie sprawę, że gdyby wrócił do Polski, ówcześni rządzący, czyli komuniści, na pewno by go Represjonowali, prześladowali, być może nawet pozbawili wolności, a nawet życia, ponieważ on znał wiele tajemnic polskiego wywiadu czy tajemnic polskiego przemysłu obronnego z okresu międzywojennego. Mimo tego, że skończył życie jako tułacz, to właśnie tym pokazał, że, życie, że, jego, że los Polski był dla niego najważniejszy, że z Polską związał całe swoje życie i to zarówno w dobrych czasach, kiedy Służył swoją pracą, kiedy sprawował wysokie stanowiska, pełnił wysokie funkcje w aparacie gospodarczo-administracyjnym państwa polskiego, ale również w tych czasach trudnych, kiedy Polska była okupowana, potem zniewolona po II wojnie światowej przez komunistów i Związek Sowiecki. Wtedy również służył Polsce przez to, że został na Zachodzie jako polski emigrant polityczny, jako część wielkiej emigracji polskiej, która służyła Polsce odnosząc sprawy niepodległości polskiej na arenie międzynarodowej.